Dawnośmy w takim emocjonującym meczu nie uczestniczyli, szczególnie w jego końcówce. No w tym sezonie nie było takiego emocjonującego meczu. No, końcówka można powiedzieć czerwona, nie? Tak. Ciężki mecz, dwóch mniej do końca graliśmy, wygraliśmy, cieszymy się, charakter pokazaliśmy. Brawo dla drużyny. Andrzej, powiedz, czy zagrałeś przed tym karnym? Były jakieś ruchy? No trochę kiwałem, trochę się bawiłem, no nie wyczułem go, ale nie strzelił. Bał się, on się bał podejść do tego karnego chyba na początku. Kłócili się, ale chciał jak... tak chciał, jakby nie chciał. Na początku dwa razy próbowali cię przelobować. No raz złapałem, no dwa razy złapałem, tak. Raz wolnego, taka wrzutka i później jedną ręką złapałem. To... A w drugiej połowie taka jedyna nieudana interwencja, co ci wypadła dwa razy piłka po tym... wybijał z linii bramkowej. Tak, dosyć prosty strzał tam. Chyba Radzewicz z arki uderzał, po ziemi szła. Miał do boku, sparowałem. No trudno, dobrze, że nie wpadło, prawda? No, później na raty ratowałem i później Hermi mnie z pustej bramki uratował. Co mówiliście sobie po tym, jak te czerwone kartki tak zaczęły się sypać, jak zrobił obfitości? Czy nie było czasu w ogóle na rozmowę? Nie było czasu, to już musi być automatyzm, że gramy bliżej siebie, no i co, no walczymy, jest nas dwóch mniej w pewnym momencie było, no to co, musimy dwa razy więcej dać siebie, za dwóch chłopaków biegać. Udało się. Udało się. Tylko jedną bramkę straciliśmy i, no to jedyna z karnego. Bramkę z rzutu karnego. Tak, no trzeba się cieszyć, ale no nie będę zapeszał.